Teraz nasz gość honorowy, pan marszałek Małopolski, Wojciech Kozłowski. Szanowny panie Michale, pani dyrektor, a przede wszystkim wy dzieci. Że to były jasełka, to mało powiedziane. To były jasełka nad jasełkami i myślę, że w skali ocen szkolnych, gdyby przyszło dać szóstkę, to spokojnie wszyscy oceniamy koło 10 punktów. Naprawdę. To są wspaniałe nasze dzieci. Dziękuję za wszystko, bo jeżeli chodzi o scenografię, reżyserię, zwłaszcza przygotowanie i przeżywanie to duchowe dzieci, to proszę mi wierzyć, że to dzisiaj było godne telewizji i przekazu, przynajmniej na całą Małopolskę. Że mamy wspaniałe tradycje, to doskonale wiemy, ale że takowy przekaz, to no, szkoda, że nie wszyscy o tym wiedzą. Szanowni Państwo, Bóg się rodzi, moc truchleje. Ale ta moc naprawdę truchleje, jeżeli ci najmłodsi w ten sposób potrafią przedstawić narodziny Jezusa Chrystusa, potrafią przedstawić całe jasełka związane z narodzinami, z tą historią sprzed 2000 lat. Ale przecież dzieci wspaniałe, ale za przygotowanie to serdecznie dziękuję. I życząc do tego roku przy tej spadającej gwieździe, o której tutaj było wiele mowy, to życzę, aby wśród tych dzieci, a na pewno będzie wiele, wiele artystów, aby szkoła, która dotychczas tak wspaniale się rozwija, wykazywała dbałość o tych najmłodszych, bo to jest przecież nasza przyszłość. Wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, cierpliwości dla rodziców, bo mając tak wspaniałe dzieci, to wiemy, że to wymaga dodatkowych poświęceń i za to również serdecznie dziękuję w imieniu samorządu województwa małopolskiego, ale przede wszystkim swoim własnym, bo to dzisiaj ja miałem tą ucztę duchową. Optymizmu, zdrowia, wszystkiego najlepszego i dalszego rozwoju wspaniałej szkoły zgodnie z planami, a są ambitne. Dziękuję serdecznie.